Kiedyś czas był tu wszechwładnym panem i ostrzem mazurskiej siekiery znaczył, dokąd sięga Polska, a odkąd jej przyszłość. Przewalały się przez Warmię i Mazury wojenne kataklizmy, nadając swoiste piętno i historii, i ludziom zamieszkującym te ziemię. Także ludziom przybywającym z zewnątrz, by właśnie tu odnaleźć szlak odwiecznych przeznaczeń. Władysław Ogrodziński. Władek, w środku zimy, której nie ma, spotkaliśmy się na granicy dwóch krain historycznych. Na Warmii i Mazurach. Na Warmii też jeszcze jesteś. Znasz te krainy. Przewędrowałeś, opisałeś i przybliżyłeś Polakom. I dla tych krain zostawiłeś Kraków, wybrałeś Olsztyn. Tak jak ja mam wrażenie, to nigdy nie byłbym trafił do Olsztyna, gdyby nie Kraków i nie Śląsk. Bo w zasadzie dzieciństwo moje upływało w różnych stronach Polski południowej. Tak. Tak jak ojciec mój przenosił się i jako niespokojny duch i inicjator najrozmaitszych spraw kulturalnych, to właśnie ciągnął za sobą rodzinę. Władysław Ogrodziński urodził się w 1918 roku w Dolinie na Pokuciu, w województwie stanisławowskim, jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Świadoma już młodość Władysława zaczęła się natomiast na Podhalu, a konkretnie było to pół roku pierwszej klasy szkoły podstawowej w Nowym Targu. Te pierwsze kontakty, choć krótkie, z tak specyficznym krajobrazem, obyczajami, podtaterską gwarą, sztuką ludową, głęboko zapadły w serca i pamięć całej rodziny Ogrodzińskich. W połowie roku szkolnego nagła zmiana. Podążając za ojcem, kuratorem szkolnym, wszyscy przenoszą się na Śląsk, gdzie Władysław kontynuuje edukację. To była zupełnie inna historia. To nie przypominało tej bajecznej historii z Podhala, z Janosikami. To były pierony od czarnej roboty, w tych takich myckach granatowych, prawda, wyszmelcowanych sztruksowych portkach. Zupełnie inny świat. Tam była inna prawda, inne było nawet powstanie, bo te trzy powstania śląskie jeszcze żyły. Także to wszystko było świeżuśkie. Fabryczny i kopalniany. Murowany świat ludzi mówiących inną, twardą, zachodnią gwarą, ze swoistym poczuciem ładu i obowiązku, z odmiennymi obyczajami, których też trzeba było się nauczyć. Zaczęła się zatem zupełnie inna szkoła, nauka śląska i Polski, takiej prawdziwie roboczej, prostej, ale uczciwej. A Kraków to już inny świat był? Złożyłem maturę. To był rok 35. I trzeba było mnie jakoś zagospodarować, a obawiam się, że nie byłem łatwym problemem do rozwiązania dla ojca. No bo mnie się paliło w głowie, całą szkołę przechodziłem bardzo trudno. Jako jeden z najmłodszych uczniów w każdej klasie. Ja 2 lata w gruncie rzeczy od Katowic poczynając wyprzedzałem roczniki, zwłaszcza gimnazjalne. I miałem swoją szkołę nie tylko wdrażając się w środowisko uczniowskie, śląskie, pierońskie, ale także miałem ogromny problem. Byłem albo najmłodszym, albo jednym z najmłodszych uczniów w każdych klasach. Całe gimnazjum w Katowicach. Najlepszym?
Nie, najbardziej zbuntowany, wewnętrznie skonfliktowanym. Mnie pewne rzeczy nie odpowiadały, a śląska szkoła to była szkoła w dużej mierze jeszcze pruska. Ty, Ślązak, w 1935 roku znalazłeś się w Krakowie. Krakowie. Po maturze. Po maturze. I stał wybór drogi życia. Wyzwolony wreszcie od swobodny. Tego. Luzak. Luzak, wyzwolony. Ojciec mój uważał, że bez gruntownego wykształcenia to ty, chłopie, niczym nie będziesz i będziesz popychadłem. No to mnie wziął do tej akademii. Poszliśmy tam. Ponuro. No i ojciec mówi, przyprowadziłem syna, proszę pana, niech on tutaj ten miesiąc czy dwa miesiące zostanie, bo wakacje ma, nudzi się w domu. Niech on się tutaj trochę wciągnie, zobaczy, co student powinien umieć, jak przyjdzie do takiej biblioteki jak ta. Matura i powrót do dużej krakowskiej rodziny to kolejna zmiana w życiu Władysława. Marzenia o pracy dziennikarskiej odsunęła wizyta w krakowskim oddziale Polskiej Akademii Umiejętności i podjęcie tam na próbę pracy w bibliotece. Próba okazała się na tyle udana, że utknął na 4 lata, otrzymując gruntowną znajomość pracy bibliotekarskiej i przy okazji poznając krakowskie środowisko naukowe. Pracując, rozpoczął studia historii na uniwersytecie, ale by je ukończyć i obronić pracę magisterską, musiał przetrwać kilka tragicznych dla całej ojczyzny lat okupacji. Jest wrzesień 39 rok. Skończył się pewien świat. Nastał czas okupacji. Akademia zamknięta, pracy nie masz. W tym czasie cała młodzież właściwie jest zagrożona wywózką do Niemiec na roboty. I dość intensywnie wszyscy zabiegają o to, żeby gdzieś znaleźć na miejscu jakieś zajęcie. Moja siostra ma kontakty w środowisku, które związane jest z Solwajem, fabryką sody w Borku Fałęckim. No i tam w tym Solwaju jest prokurentem pan Dąbrowski, który, jak to potem zorientowaliśmy się, bierze pod opiekę właśnie tą młodzież inteligencką, która jest zagrożona tymi wywózkami do Niemiec i ułatwia im zajęcia. A powiedz, czy pracując w Solwaju spotkałeś młodego człowieka, który nazywał się Karol Wojtyła? Spotkałem. Opowiedz. Tam była cała grupa tak zwanych literatów. I między innymi wśród nich był Karol Wojtyła. Ci ludzie pracowali w Pychowicach. To jest jakieś kilka kilometrów obok Borku Fałęckiego. I do konsumu po swoje przydziały przyjeżdżali kolejką, taką wąskotorową. I na tej kolejce też spotykałem przede wszystkim Wojtka Żuchrowskiego, który był takim bremzowym i w odpowiednim stroju przyjeżdżał tam codziennie do konsumu. No i przyjeżdżał tam także od czasu do czasu Wojtyła. O ile Wojtek Żuchrowski to była postać komunikatywna i towarzyska, o tyle Karol Wojtyła trzymał się raczej w dystansie i to był taki człowiek myślący i małomówny. Robotnicy, którzy pracowali w wieży ciśnień, była taka wieża wodna przy fabryce, znali go. I ja przede wszystkim miałem wiadomości o nim przez tych właśnie robotników, którzy przychodzili po przydziały. Otóż ich uderzało, że Wojtyła, który nosił w wiadrach wodę
na tą wieżę ciśnień. Kiedy miał przerwy, bo trzeba było trochę odpocząć, to często w kącie klękał i tam się zatapiał w modlitwę. Także to zwracało uwagę ludzi. To był rodzaj takiego budzącego szacunek dziwactwa. I z tego, i to zwracało uwagę na Wojtyłę w tym. Jeżeli chodzi o konsum, no to tam był taki przedsionek, przez który trzeba było przejść, zanim się doszło do okna, w którym wydawano te właśnie przydziały. No i ja zauważyłem wiele razy, że kiedy Wojtyła się zjawia, on był wtedy jeszcze dość wysokim, młodym człowiekiem, takim z dużym rygorem ubranym. To był ubiór niebanalny w stosunku do tego otoczenia, z którym mieliśmy do czynienia, które dość łapcerdacko chodziło ubrane. No to wydawało się, że ktoś wchodzi. Jakiś niebanalny człowiek. I to były moje zetknięcia z nim, bo on raczej nie szukał kontaktów. Pracę w Solwaju przerwało gestapo. Przyszli po brata Stefana, ale go nie zastali, więc zabrali Władysława. Wprost do słynnego więzienia na Montelupich, skąd bez żadnych przesłuchań przewieziono go do równie ponurego miejsca, bloku śmierci numer 11, obozu Auschwitz-Birkenau. Cudem jakimś ocalony, po wyzwoleniu wrócił do pracy w akademickiej bibliotece, skąd wysłany został na tak zwane ziemie odzyskane, by wziąć udział w zjeździe bibliotekarzy. Wyjazd do Gdańska i Szczecina zaowocował reportażami opublikowanymi w Odrze i chęcią poznania równie odzyskanych Warmii i Mazur, gdzie spędził zresztą pierwsze wakacje. Niewesołe wrażenia z kolejnej podróży opisane zostały w reportażach zebranych później w książce o wielce wymownym tytule Ziemia odnalezionych przeznaczeń. To była świeża refleksja w zetknięciu z tamtym terenem. Jak się zobaczyło tą pustkę, te zniszczenia, to wyludnienie, prawda, jak się zetknęło z ludźmi, którzy to byli niesłychanie charakterystyczni. To był jeden wielki smutek i beznadziejność. Przyjechałeś do Olsztyna w 1946 roku przygotowany, czy jeszcze nie całkowicie? Wydawało mi się, że jestem przygotowany. Rozczarowanie nastąpiło dopiero po napisaniu cyklu reportaży. Bo zaczęli mnie naciskać, żeby pisać dalej. I tutaj, że tak powiem, kołdra okazała się za krótka. To już nie na impresjach sprawa polegała. Spotkałem się na miejscu z rzeczywistością, znałem konkretnych ludzi. Tych konkretnych ludzi nauczyłem się cenić jako bardzo surowych krytyków tego, co się pisze. Jak wiem, jak mi przywitał Skurbski, powiedział: panie, ciągle przyjeżdżają tu różni, proszę pana, potem piszą głupstwa,
nic z tego, co się do nich mówi, nie rozumieją. I to pamiętałem aż na to dobitnie, jak to jest z tymi, którzy przyjeżdżają i piszą głupstwa. Ale po raz pierwszy, jak przyjechałeś do Olsztyna, skierowałeś drogę, kroki swoje pierwsze, do muzeum, do Skurbskiego? Do domu Skurbskiego, bo to była niedziela, a on mieszkał na zamku. Pierwsze kroki w Olsztynie Władysław Ogrodziński skierował na zamek. I trafił idealnie na Hieronima Skurbskiego, który pracował tam i mieszkał jako organizator i dyrektor Muzeum Warmii i Mazur. Znawca problematyki i terenu, sam Mazur spod Działdowa ze wsi Skurpie, artysta po krakowskiej i warszawskiej uczelni, był głównym animatorem życia artystycznego w powojennym Olsztynie. Znajomość przerodziła się w przyjaźń, a pierwszą wigilię w Olsztynie Ogrodzińscy spędzili przy choince na zamku, zaproszeni przez Skurbskich. Mnie nie trzeba było nakłaniać. Ja wróciłem z truty z tego całego objazdu po Olsztynie, bo spotkałem się tutaj z ludzi. Jeżeli byli jacyś ludzie typu, prawda, siłaczki, to taka biedrawina, choćby tacy ludzie, prawda, jak Skurbski, jak Korzynek, jak inni, z którymi się stykałem na najrozmaitszych polach, to ci ludzie po prostu człowieka żenowali, jak oni samotnie i w beznadziejny sposób z przeszkodami ze strony ciemnoty ogólnej i szkodników, których nie brakowało przecież politycznych w tamtym czasie, prawda? Jak oni się borykają, jak oni nie mają pomocy z niczej strony, to zawstydzało człowieka. Miałem odruchy takie, że cholera, rzuć ty tą swoją akademię, proszę przyjedź i weź się do jakiejś roboty. Tutaj ludzi brakuje. I kiedy spotkałem się z organizatorami ówczesnego miesięcznika NSP, Mazury i Warmia, prawda, ściśle mówiąc z Henrykiem Święcickim i z Romanem Koguckim. No i oni zaczęli mnie ściągać tutaj do Olsztyna, bo to był taki okres rozpoczynający się euforii odwilży kulturalnej. No i takiego sobie chcieli na swoje podwórko przekabacić. No niełatwo to było, bo w końcu to były czasy bardzo surowe, jeżeli chodzi o warunki życia. Dobrze, ale z czego on będzie żył i co on tu będzie robił? Ten miesięcznik INSP, który nigdy nie wychodził regularnie, nie dawał żadnej podstawy. No ale miał podstawę facet, bo pracował w instytucji naukowej, był historykiem denomine, no i jakby się tam zahaczył. I tak mnie zahaczono. Tak mnie zahaczono o dawny Instytut Mazurski, późniejszą stację naukową Polskiego Towarzystwa Historycznego. Byłem tam chyba niespełna pół roku. Bo zaraz mnie zaangażowano gdzie indziej. Okazałem się, że tak powiem, kimś, kto się przyda gdzie indziej. Ściśle mówiąc, w resorcie kultury ówczesnym w województwie. To był chyba grudzień 1956 roku, kiedy do Fromburka na ferie przyjechał profesor Stanisław Herbst, prezes Towarzystwa Historycznego. Ja po prostu nie miałem i odwagi trochę i nie czułem się pewnie jako ten kandydat na kierownika Wydziału Kultury w województwie. Pojechałem do Fromburka do profesora Herbsta i tam odbyliśmy rozmowę, w której on mi powiedział, proszę pana, jeżeli to ma przynieść jakąś korzyść środowisku, to niech pan bierze. No i tak się urodził mój Wydział Kultury.
Został więc szefem Wydziału Kultury Województwa, na którego terenie znajdowało się miejsce największego triumfu nad krzyżacką nawałą. Tu, na polach, z których chłopi spokojnie zbierali snopy zboża pod Grunwaldem, odbyła się przecież najsłynniejsza bitwa średniowiecza. No więc z Grunwaldem to ja przyjechałem do Olsztyna dobrze przygotowany, bo od dziecka myśmy nic innego z rodzeństwem nie robili, jak oglądali u dziadka taki album o Grunwaldzie z 1910 roku, prawda? Mieliśmy tym Grunwaldem ponabijane głowy zupełnie. Więc jak przyjechałem do Olsztyna, dostałem się do tego Wydziału Kultury, dostałem się w krąg działaczy tych kulturalnych, no to tam zacząłem przypominać ludziom o tym Grunwaldzie. Przecież mamy rok 1960 na karku i co robimy? Gdzie nasze miejsce jest? Zaczęły się gorączkowe działania Komitetu Wojewódzkiego, by odpowiednio przygotować miejsce, upamiętnić 550. rocznicę postawieniem pomnika i zaprogramować całą uroczystość, a przede wszystkim zdobyć poparcie władz centralnych. Bez ich poparcia trudno było wówczas marzyć o powodzeniu przedsięwzięcia na taką skalę. Z tym Grunwaldem nie szło to tak gładko. Pierwotnie chwyciła myśl w Warszawie, no i jakoś zainteresował się tym Grunwaldem Zawadzki, przewodniczący Rady Państwa. Z nim pertraktowaliśmy, jak to tam dalej ma z tym Grunwaldem być, no ale Zawadzki w pewnym momencie niejako ostygł. Więc myśmy pojechali z Januszką do Cyrankiewicza. Jak pojechaliśmy do Cyrankiewicza i Cyrankiewicz chwycił sprawę, to zrobiło się piekło, bo Zawadzki się obraził. I zaczął się awanturować, co wy tu w tym Olsztynie wyprawiacie. Jakoś się dał udobruchać. Zapamiętał jednak pana Władysława i to na tyle, że polecił nawet, by wysłać samochód i przywieźć go na uroczystość spod Białegostoku z odbywanej właśnie pooperacyjnej rekonwalescencji. Afeta była niebywała. Zapełniły się po brzegi publicznością podgrunwaldzkie łęki. Były poczty sztandarowe, notable i zaproszeni goście. Pola grunwaldzkie odwiedziła też potem między innymi Walentyna Tirieszkowa, pierwsza kosmonautka świata, z kolegą kosmonautą Walerym Bykowskim. Tak więc mimo choroby dane było oglądać inicjatorowi tych zdarzeń uroczystość i dzieło, które przetrwało do dziś. Jednak choroba wymusiła decyzję o zmianie zawodu na mniej absorbujący. W październiku 1956 roku znienacka wśród różnych starań o stworzenie Towarzystwa Kulturalnego w Olsztynie, różnych pomysłów, zrodziło się znienacka Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze. Tutaj inicjatorem był Henryk Święcicki, z którym się zaprzyjaźniłem już wtedy, w tym czasie. No i pomysł był taki, że stworzymy ogólnopolski magazyn ilustrowany, który będzie przynosił pieniądze. Pieniądze będą przeznaczane na działalność kulturalną stowarzyszenia Pojezierze. Tyle i aż tyle. Co i jak i gdzie, to tym sobie głowy nie zaprzątano. Udało się zgalwanizować sieć członkowską. Udało się przede wszystkim zaktywizować dwa obiekty, jakie stowarzyszenie przejęło. To jest zamek w Lidzbarku i zamek w Reszlu. I to stały się ogniska wpływu pojezierza na społeczeństwo.
XIV-wieczny zamek w Reszlu, którego opiekunami i kustoszami zostali państwo Barbara i Andrzej Hulanicy, na wiele lat stał się przykładową wręcz placówką kulturalną, w której organizowane były wystawy, imprezy i sympozja naukowe. A pani Barbara znalazła tu znakomite warunki do rozwijania swych artystycznych umiejętności. Jednak Związek po Jeziorze stawiał sobie znacznie ambitniejsze, szersze zadania. Jeżeli chodzi o tę sprawę Pojezierza, mi na Pojezierzu niesłychanie zależało, bo to była koncepcja organizacyjna jedyna w swoim rodzaju. I to, że uzyskała takie powodzenie, że nam się tyle udawało, było rzecz, że ewenementem było. Tutaj i Jasiu Lubomirski miał swój udział. Staliśmy się adresem dla wszystkich autochtonów, którzy wtedy znowu zostali ogarnięci jakimś trendem wyjazdowym. Żeby zabezpieczać naszymi rękami i przez nas jakieś ślady, prawda, i dokumenty tej swojskości. Myśmy musieli zacząć zbierać i pamiątki, i muzealia, i dokumenty, i prowadziliśmy wywiady z nagraniami i tak dalej, żeby to jakoś utrwalić, bo ten Jasiu siedział i nudlił. Nie mogliśmy tego odrzucić od siebie, bo kto by to robił? No, jeszcze pojawił się Gębik, szlachetna postać i a to jest z tym inna zespołem sprawa i na inną skalę pieśni. I inna ranga. Jeżeli chodzi o Gębika, to ja muszę powiedzieć, że tutaj mamy dług narodowy wobec tej postaci. W jednej sprawie, to jest sprawa gromadzenia spuścizny pieśni ludowej na Warmii i Mazurach. Przede wszystkim jego dynamizm działania, jego zaangażowanie w tę sprawę zadecydowało o tym, że te kilka tysięcy, bodajże różnie to liczą, ale 6 tysięcy okrągło licząc, prawda, tych pieśni, łącznie z melodiami, zostało zgromadzonych, zapisanych, udokumentowanych. No i doczekało się druku. I doczekało się druku. To już jest zasługa Instytutu Sztuki Panowskiego. Wiele analogii można wysnuć między działalnością Władysława Ogrodzińskiego a Władysława Gębika. Urodzony koło Limanowej, pedagog, pisarz, publicysta. Przebył drogę przez Katowice, uczelnie w Krakowie i Poznaniu, w czasie wojny więzień obozów koncentracyjnych, by osiąść w Olsztynie. Skromny, niezwykle pracowity, zawsze dumnie mówił o ojczyźnie, oddany sztuce, literaturze, teatrowi. Gdy się nad tym głębiej zastanowić, ze zdziwieniem uświadomimy sobie, jak wiele osób podobnego pokroju wybrało jako miejsce swego przeznaczenia właśnie Warmię i Mazur. Ale tuż po Grunwaldzie nastąpiła nowa inicjatywa. W ruchu już teraz takim społecznym, naukowym, to młodzież wystąpiła z inicjatywą, czyli Wojtek Wrzesiński, o utworzenie placówki naukowej. Chciałem się wymigać lekko od tej całej sprawy. Ale nie wymigałeś. Nie wymigałem się, bo po prostu ci chłopcy byli za młodzi, żeby zaprogramować coś. Poza tym programować to jest żadna sztuka. Tak jak sobie Wojtek to wyobrażał, że dostaną 2-3 etaty z urzędu takiego czy innego, prawda, i będą robić instytut naukowy, no to była naiwność czysto. Przecież ja już miałem 5 lat, prawie 4 czy 5 lat miałem praktyki na urzędzie urzędnika państwowego. Jeżeli chodzi o sam ośrodek, to jest w ogóle duży fuks, że nam się to udało. To jest duży fuks. Jak człowiek sobie przypomina te wszystkie trudności, kłopoty, jakie nam groziły, jakie częściowo nas zaczepiały, no to rzeczywiście trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że tu jeden człowiek bez opinii publicznej
jaką placówka sobie zdobyła, tu nie byłby nic zrobił. To, że w Olsztynie zrozumiano, że to jest placówka pożyteczna, służąca jakiemuś celowi ogólnemu, to jest największa zdobycz tego, co myśmy zdołali wspólnie wywalczyć przez te lata. Dyrektorem Ośrodka Badań Naukowych imienia Wojciecha Kętrzyńskiego Władysław Ogrodziński zostaje w 1968 roku, po usamodzielnieniu się tej placówki. Tak na marginesie, patron OBN-u to kolejna wielka postać. Pisarz, naukowiec, działacz. O Kętrzyńskim mówiono, że wrócił Mazury Polsce, a Polskę Mazurom. Nic więc dziwnego, że działającemu pod takim patronatem ośrodkowi wielu profesorów i doktorów zawdzięcza swe obecne tytuły, zaś młodzi naukowcy znajdują tu finansowe wsparcie prac badawczych i możliwość ich publikacji. Gdy pozycja ośrodka ustabilizowała się, przed dyrektorem Ogrodzińskim stanęło nowe zadanie. Jak przestała się muzeum interesować tą stroną, że tak powiem, lokalną, autochtoniczną kultury i przestało cokolwiek gromadzić i jeszcze w dodatku pleciono bzdury, że to jest jakaś spuścizna niemiecka, czy podejrzana, czy tego owego i takie trendy szły z muzeum, z zamku, no to ktoś musiał niestety zrobić to, co zostało porzucone. I myśmy wtedy wynajęli z tą wieżę ciśnień wodociągową i zaczęliśmy gromadzić od mebli do najrozmaitszych pamiątek tak zwanych polskości. Tu mi Jasiu Lubomirski oczywiście dudlił i wiercił dziurę w brzuchu, prawda, że są rzeczy, które trzeba zabezpieczyć. Materialne już w tej chwili, prawda? Coś, co nas w dużej mierze, były to druki, były to rękopiśmienne pamiątki. Słuchaj, jedziemy tam. I ja tym swoim samochodem jeździłem z Jasiem po tych różnych wsiach, prawda, i zbieraliśmy, co się dało, prawda, i wyciągaliśmy od ludzi. Otóż to wszystko w pewnym momencie zaczęło być przydatne ośrodkowi, bo myśmy nie mogli dostać pomieszczeń w Domu Polskim. A co wy z tym będziecie robić? A jak by to zużytkujecie? To zwłaszcza miasto kładło się krzyżem. No to w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, a jakby tak wystawę zrobić? Przecież myśmy nazbierali druków, gazet, książek, cały szereg innych ruchomych zabytków, pokazać to. No i pokazano. Wystawa zrobiła takie wrażenie, że dyrektorowanie na Zamku Olsztyńskim, czyli w Muzeum Warmii i Mazur, powierzono panu Władysławowi. To oczywiście w jego życiu wywołało kolejne implikacje. No ale znalazłeś się na zamku 3 lata przed wielką rocznicą Mikołaja Kopernika, 500 lat urodzin. Czy to było przygotowane, czy władze myślały o tym? Kopernik mnie przeklął. Widocznie kiedyś gdzieś w poprzednim życiu, proszę ciebie, bo 2 lata były z jakimś ogonem. 2 lata, proszę ciebie. Ale nie dlatego, że Kopernik był i przygotowywało się wystawić, tylko dlatego, że nie było. Że Kopernik leżał martwym bykiem w stadium przygotowań. Nie było odpowiednich eksponatów. Sale świeciły pustkami, a rocznica 500-lecia urodzin Kopernika zbliżała się szybkimi krokami. Na pierwszy ogień poszedł Fromborg. Przygotowano program naukowy i rocznicowe wystawy. Zaktywizowano też Zamek Lidzbarski. Zaś zgranie tych działań z harcerskimi akcjami porządkowania Fromborka przyniosło oczekiwany rezultat.
ubożuchny jednak był zestaw pamiątek kopernikowskich i tu nieoceniony okazał się znowu udział Barbary Hulanickiej. Jej tkaniny zdobne w słońca, gwiazdy i postać wielkiego astronoma znakomicie współgrały z wystawionymi ludowymi rzeźbami, pokrywając puste ściany komnat. Wystawa okazała się sukcesem, a Władysław Ogrodziński zajęty był już kolejnymi sprawami. A zasługą twoją jest wydanie Gizewiusza. Gizewiusz miał to szczęście, czy tego pecha, że jego skompilował Kolberg. Ja do Gizewiusza przez Kolberga doszedłem, prawda? No ale doczekał się swego wydawnictwa i Gizewiusz? Naszego. Naszego. Żeśmy w tej sprawie mataczyli wspólnie. Wspólnie mataczyliśmy, tak. Doprowadziliśmy do wydania reprintu. Gustaw Gizewiusz Giżycki, herbu Gozdawa. Kolejna ważna dla Mazurów postać. Obrońca języka polskiego, publicysta, działacz społeczny i niepodległościowy, wreszcie folklorysta i miłośnik historii regionu. Od jego nazwiska miasto Lec zostało nazwane Giżyckiem. Trudno więc dziwić się dumie, z jaką wspominane są starania o wydanie jego dzieł. Takie to między innymi sprawy zajmowały pana Władysława, aż do czasu przejścia na emeryturę. Opuścił zamek, ale nie zaprzestał działalności. Wrócił do towarzystwa naukowego, by pełnić funkcję wiceprezesa. A jakby mimochodem, w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej zainicjował odbudowę Domu Gazety Olsztyńskiej. Musimy przekazać temu młodemu pokoleniu dziedzictwo tego wszystkiego, co było prawdą historyczną tej ziemi. I mi się zdaje, że kilka rzeczy takich się w Olsztynie zrobiło, które pozwalają mieć nadzieję, iż to wrastanie, te więzy serdeczne, które człowieka muszą łączyć z ziemią, na której żyje, na której pracuje, że te więzy serdeczne będą utrzymane. Dla mnie jest to tym bardziej fantastyczne, że przecież byłam przy tym. Widziałam, czym żył ten dom, widziałam jego agonię. W 1939 roku często przybiegałam tutaj, żeby patrzeć, jak właśnie jeńcy wojenni rozbierali cegła po cegle nasz rodzinny dom. Ciągle nie mija pasja działania, jaka ogarnęła pana Władysława ponad 50 lat temu, w chwili przyjazdu do Olsztyna. Nie mija także fascynacja miastem i mieszkającymi tu ludźmi. Nadal poświęca miastu i regionowi mnóstwo czasu i wysiłku literackiego. Ja ten Olsztyn widzę taki, jakim on był żywy, jakim on był niespektakularny, ale w swoim wewnętrznym rozwoju. To jest niesłychanie ciekawe miasto. To jest jedno z najciekawszych miast w Polsce. Z jego losem, z jego niesłychanie trudnymi początkami po II wojnie światowej. To jest miasto, dla którego jestem pełen podziwu i ze wzruszeniem o nim mówię. Czy przyjeżdżając do Olsztyna w 1956 roku, a wcześniej go odwiedzając, spodziewałeś się, że w tym mieście powstanie uniwersytet? Jak patrzysz dzisiaj na tą instytucję, oceniasz ją i jak ją widzisz w przyszłości? A tutaj wiesz, masz ogromne doświadczenie zresztą tutaj, i krakowskie, i śląskie. Tutaj proszę ciebie już, jak już wstąpiłeś na ścieżkę, na którą ja właściwie już nie wchodzę, bo to już nie moja ścieżka. To jest jedna z konsekwencji, której nie można tylko w kontekście ośrodka widzieć. Przecież była i Wyższa Szkoła Rolnicza, szkoła związana z określonym obszarem przyrodniczym i kulturowym. Cały szereg rzeczy powstawało. Były te próby powołania szkół administracyjnych, wyższych szkół administracyjnych w Olsztynie w latach 40. Nie. To społeczeństwo, o którym my zapominamy często dzisiaj,
ono przejawiało siły i inicjatywy, które były przyszłościowe, które były właśnie dowodem dalszego widzenia rzeczywistości niż ta codzienność, jaką to miasto, w jakiej to miasto tkwiło. To jest nieprzeciętne miasto. To jest nieprzeciętne miasto. Może dobrze by było, żeby się byli znajdowali w tym mieście części jacyś, prawda, mecenasi. Nie można na przykład zapomnieć o mecenasach z okresu lat 40. Z Poznania, z Warszawy, z najrozmaitszych innych miast polskich, prawda. Przecież to nie Olsztyn sam się dźwigał z tych niesamowitych ruin. Choćby tylko z błogosławieństwem różnych ośrodków ogólnopolskich to się działo. Ja z dużym wzruszeniem mówię o tym mieście i myślę przede wszystkim. Ja myślę, że wypracowaliście też na zewnątrz bardzo dobrą opinię i o mieście, i o instytucjach naukowych, które istniały w tym mieście. Zdobyło ono uznanie, wsparcie różnych ośrodków naukowych pozaolsztyńskich. I dzisiaj, gdy się mówi czy o ośrodku Kęczyńskiego, czy o towarzystwie, to oddźwięk jest bardzo życzliwy i ludzie utożsamiają tą piękną kartą przeszłości. Z wielką żenadą słucham tego rodzaju pro ciebie opinii, bo ja widzę ten Olsztyn, że tak powiem, w skali ludzkiej. Przecież tu żyją ludzie zdumiewający. W swoim niesamowicie skromnym wyposażeniem intelektualnym, skromnymi możliwościami, rzuceni w morze potrzeb. Morze potrzeb przerastających ich format. I ci ludzie są, byli i są. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego tu uniwersytet, dlaczego inne historie. W tym, jak dzisiaj wygląda uniwersytet, ja widzę dużą przypadkowość. Ale nie znaczy to, że ja mam rację w takim widzeniu spraw. Może tak ma być? Lata mijają, sił już wprawdzie nieco mniej, ale wspomnień i dzieł literackich ciągle przybywa. Pierwszą niezwykle ważną pozycją była Ziemia odnalezionych przeznaczeń. Ona jakby wyznaczyła drogę publicystyczną, zawodową i życiową pana Władysława. Większość książek, mimo upływu czasu, nie traci na aktualności, a nawet nabiera patyny dokumentu utrwalającego jakże ulotną atmosferę minionych dni, zdarzeń i spotkań z ówczesnymi ludźmi. Klamrą łączącą te lata jest wybór publicystyki Tropem odnalezionych przeznaczeń, wydany w 2003 roku. Ostatnią jak dotąd pozycją jest natomiast Pochwała Lidzbarka, którą autor kończy skromną, jak on sam, refleksją. Proponowałem do wykorzystania niniejszy wybór szkiców o dziedzictwie kulturalnym Warmii, pisanych z nadzieją, że kiedyś mogą się jeszcze przydać. I zapewne obserwacje, badania oraz dzieła Władysława Ogrodzińskiego nieraz przydadzą się wszystkim, którzy będą się interesowali historią Warmii, Mazur, Olsztyna i przemianami, jakie tu zachodziły w drugiej połowie XX wieku.